Hej kochani, witam was w kolejnym weekly vlogu. Słuchajcie, jestem w łóżku, jest godzina 14:30. Koło mnie tutaj leży mój obiad. Nie czuję się najlepiej i zaraz wam wyjaśnię, co mi się stało. Ale na razie muszę odpocząć, bo jestem po prostu kaleką. Cześć kochani, zanim ten dzień naprawdę się skończy, powiem wam, co tam u mnie. Słuchajcie, położyłam się wczoraj spać o 9:30 i teoretycznie spałam do 8, więc brawo, ale praktycznie budziłam się co godzinę, tak mniej więcej od... W ogóle nie mogłam zasnąć, bo jakieś odgłosy w domu mnie budziły, bo było wcześniej, kiedy zasypiałam. I od jakiejś 2 w nocy budziłam się co godzinę, ponieważ, uwaga, nie mogę, słuchajcie, ruszać szyją. Dwa wieczory tańczenia i wracanie do domu pieszo w zimnie. Miałam śmieszną historię z Uberem, ale to wam może potem opowiem. Sprawiły, że nadwrężyłam sobie szyję i chyba sobie ją przemarzłam i ją sobie odmroziłam autentycznie, bo nie mogłam spać, tak mnie bolała i dzisiaj cały dzień boli mnie po prostu ta szyja i czuję się jak ofiara, jak kaleka. Także obecnie sobie czytam książkę Call Me By Your Name, zamiast się uczyć, bo przecież po co, jutro się pouczę, proste. No, także zrobię sobie znowu coś do jedzenia. Na obiad kuskus, na kolację makaron pełnoziarnisty, generalnie dzień glutenu, ale zrobiłam sobie cudowny makaron ze szpinakiem. Przepis też tam kiedyś gdzieś był, to postaram się wam znaleźć, boski. Dzień dobry kochani, mamy wtorek i ja już jestem przy biurku. Miałam dzisiaj spotkanie biznesowe na Skype'ie. Słuchajcie, nie wiem czemu się śmieję, bo jestem na lekach przeciwbólowych, ponieważ drugą noc z rzędu budziłam się co godzinę z bólu szyi. Ale mam super humor, bo się tyle fajnych rzeczy dzieje, także dzisiaj kończę licencjat, ostatnie poprawki i chcę już mieć to z głowy. W kółko rozpraszam mnie mój telefon, ale mam dzisiaj bardzo fajny dzień, więc chcę się uporać z tym badziewiem. Licencjat prawie skończony, a na mnie czeka micha szczęścia, klasyczna sałatka, nic nowego, dressing jest na bazie hummusu. Właśnie byłam w innym sklepie Zero Waste, czyli w Way to Go, bardzo fajny. Kupiłam, co potrzebowałam i lecę dalej. Dobry wieczór, tutaj Karolina. Słuchajcie, byłam na wspaniałym obiedzie, kolacji u Patrycji i Jaro. Było po prostu przepysznie, prześwietnie. Spędziłam wspaniale czas, a teraz mówię tak smętnie, ponieważ nadal nie odpuszcza mi ból szyi, wykąpałam się i chcę iść spać. Jutro czeka mnie ważny dosyć dzień, ale to się do was jutro odezwę. Tymczasem, Boże, jeszcze słuchajcie, oni byli tacy kochani, odwieźli mnie do domu autem. Mnie, kalekę, z drugiego końca miasta, więc lecę spać. Dzień dobry, dzisiaj mała odmiana, czyli komosa ze świeżymi owocami, musem kokosowym, masłem migdałowym, mlekiem ryżowym z jagodami goji, trochę siemienia, także fajnie, bo mam też dla odmiany dzisiaj kiwi i orzechy. Update z życia kaleki. Słuchajcie, dzisiaj pobudka była o 4:00, do 4:00 byłam w stanie spać, obudził mnie ból. Wziąłam tabletkę ostatnią i zasnęłam, także spoko. Teraz nie brałam tabletki od tej 4:00, smaruję się żelem, który przyniosła mi przyjaciółka, więc będzie okej. W każdym razie posprzątam cały dom, właśnie szykuję sobie lunch i wychodzę do szkoły, bo będę dzisiaj drukować mój licencjat, także już jest końcówka, a jutro, sorry, że jestem naprawdę była porażona, ale inaczej nie mogę, a jutro przyjeżdża do mnie Kaja Wegeruszka, słuchajcie, Kaja w sumie zrobiła mi niespodziankę, to będzie mega weekend, także jestem mega podierana. Jutro będę więcej o tym gadać przez cały weekend z Kają, ale póki co dzisiaj na tapecie leczymy się i drukujemy licencjat. Ale... completely fine. And here she is, the chocolate queen. Niesamowite! A to, że pogoda jest taka piękna, to nie przypadek, bo oczywiście przypadków na tym świecie, kochani, nie ma. Ja lecę odebrać Kaję! Tak jak zapowiadałam, odwiedza mnie Kaja, ja byłam w szkole na mojej konsultacji. Teraz lecę do sklepu, żeby zaopatrzyć się w warzywka i owocki i podbijamy w ten weekend w Edynburg. Słuchajcie, o ile się nie mylę, to w tym autobusie jest Kaja! Backstage. W ogóle będziesz musiała się przywitać z vlogiem. Poczekaj. Chwila? Kiedy chcesz, słuchaj.
Dzień dobry. Jesteś tak szykowna jak na osobę po locie, że... Dziękuję. Starałam się to wszystko dla ciebie. O, ja to gorzej z moją szykownością. To nie wygląda pięknie. Wygląda obłędnie, mam ochotę. Tak, ja tak samo. Ja jak zawsze oczywiście prawnicy nagrywałam. Byłyśmy na super spacerze, na kawce w Grand Cafe. Byłyśmy na jedzeniu w Paradise Palms i na tańcach w klubie Boteco. Po prostu Kaja się mega odnalazła. Jest, słuchajcie, pierwsza w nocy, a ja mam o 9 egzamin, na który się prawie w ogóle nie szykowałam, więc trzymajcie kciuki. Boże, słuchajcie, nowy dzień i odnajdujemy nasze domy marzeń. Jest przepiękne słońce i po prostu nie możemy uwierzyć, że ludzie tak mieszkają. I pani Kaja też jest zachwycona, prawda? Jest pięknie. Jest przepięknie. Odczarowujemy tutaj Edynburg. Mamy nasze beetroot latte i matcha latte i jesteśmy w miejscu, które jest rajem. Pięknie wyglądasz na tle tego słońca, ale jesteśmy tutaj po prostu w takim jakby, na takiej farmie brytyjskiej. Idę po telefon, muszę to zrobić. Kochani, to jest raj. Matcha latte, beetroot latte, acai bowl i granola bowl. Dokupiłam sobie oczywiście masło orzechowe. Mamy ten kontent. Wygląda troszkę dziwnie, ale uroczo. Zgrajmy się. No, jest pięknie, słuchaj. Ja jestem jeszcze... O, dobrze. Stawki to życie. Ej, serio, to mi daje tyle radości, że to jest po prostu... Cudownie, to jest natura. I znowu Kaja. Boże, to miejsce jest tak fotogeniczne. No, to jest bowl po prostu ze wszystkim. No, całkiem fajnie. Kochani, vlogerka roku. Z Kają mamy, po prostu spędzamy super czas, ale ja nie jestem dobra w uwiecznianiu tego super czasu, więc cała nadzieja w jutrzejszym dniu. Trzymajcie kciuki. Dzień dobry, czy ta domowa granola, proszę Państwa. Stworzyłyśmy sobie smoothie bowl, tak wygląda mój. To jest, słuchajcie, zielony smoothie, oczywiście z jarmużem i z bananem. Teraz zobaczymy, co tworzy Kaja, proszę. To też jest piękne. Nie czuję tego piękna, ale czuję, że to będzie pyszne. Tak, znaczy mam nadzieję, że będzie słodkie. Thank you. So good. Dzień dobry. Jest najbardziej ponura aura szkocka. Musiałam dodać trochę tego. I jesteśmy właśnie... Tak, jesteśmy po godzinnej podróży autobusem w deszczu. I jesteśmy teraz przy plaży Crumant. I wokół nas, słuchajcie, zobaczcie, są wszędzie owieczki. I jest naprawdę fajnie, bo trochę tak poza cywilizacją, poza miastem. Idziemy dosłownie zamoczyć nogi w morzu. No, przejście brzegiem morza i zaraz wracamy z razem do centrum, bo wczoraj w ogóle byliśmy w Laszu. Musimy pokazać, co kupiłyśmy. Kupiłyśmy tak zarąbiste rzeczy. Jezu, musimy wam polecić pewne produkty, bo są... Tak, i spędziliśmy tam godzinę. Po prostu z najfajniejszymi... Ale dlatego, że właśnie... No. I absolutnie powąchałyśmy każdej bomby do kąpieli i pan miał anegdotę na temat każdej z nich. A pierwsza z nich wyszła 13 lat temu. 30! Najstarsza bomba Lasza ma 30 lat i w ogóle info jest bardzo fajne takie, że Lasz... No, tak się okazuje. I że Lasz zrezygnował już z jajek i mleka i ma tak innowacyjne składniki, że naprawdę duży, duży props dla nich. No, w każdym razie my... I ma nawet koszerne perfumy bez alkoholu. Tak, to jest piękne, naprawdę, wychodzą naprzeciw, a mi już odpada ręka, także damy wam znać, jak będziemy pewnie znowu coś jadły, chociaż to mało prawdopodobne. Bo nie. Słuchajcie, tu mamy pad thaia, a Kaja ma ramen, sałatkę surową i mamy wyżerkę Wagamama. Kochani, właśnie się z Kają zbieramy i po raz kolejny na sobie sukienkę z Ivy Revel, kupioną w Charity Shopie w Londynie, także część z was już pewnie to widziała, w tle trochę bałagan, ale tak to bywa. Kaja, powiedz tylko, gdzie idziemy.
Idziemy na bailando. Do buteko, moi drodzy, i prawdopodobnie czy na pewno nie biorę ze sobą aparatu, dlatego możliwe, że coś chwycę telefonem, ale życzę nam miłej zabawy. I to jest tylko herbatka. To jest właśnie mood imprezowy. Tak. Dzień dobry. Jest 13. W niedzielę, słuchajcie, gardło mnie boli, jestem przeziębiona, niewyspana. Słuchajcie, Kaja wyjechała o 5:30. I ja wtedy poszłam spać. Obudziłam się o 10:10 chyba. Jestem na to, że będę drzemać. Zrobiłam takie pyszne śniadanko i właśnie skończyłam licencjat. Jestem tak podekscytowana. Życie jest piękne. Dzień dobry, pozdrawiam z łazienki w Checkpoint. Słuchajcie, o, uspokoiły się światła. To, że wyszłam z domu, to jest cud. Poszłam na kawę z kolegą i zaraz wracam do domu. Idę spać. Po prostu jestem ledwo żywa. Pokażę wam wyjątkowo mój outfit na koniec tego wspaniałego vloga. Niedziela, trzeba się było trochę bardziej postarać. Powiem wam tak, coś czuję, że naprawdę się rozchoruję. Więc to będzie bardzo ważne. Oto jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek ugotowałam, czyli placek gryczany z tahini, burakiem, młodym brokułem, bułeczką, świeżym jabłkiem, orzechami i toną przypraw. Nie wiem, o co mi chodziło, ale podoba mi się to. Kochani, zapomniałam się znowu z wami pożegnać, słuchajcie, idę spać, jeszcze nie ma 10:00, jestem ledwo żywa. Po prostu taka niewyspana. To był cudowny tydzień, wspaniały pobyt Kai. Kaja, jeżeli to oglądasz, było ekstra. I zapraszam was na nowego vloga za tydzień. Będzie ostatni dzień w Edynburgu, także sentymenty. Buziaki.